Zapraszam. Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Projekt prezydencki sprowadza się w istocie do zmiany artykułu 10 Prawa o ustroju sądów powszechnych. Według niego sąd rejonowy tworzy się dla obszaru jednej lub więcej gmin, jeśli na obszarze tym mieszka co najmniej 60 tysięcy osób, a z obszaru tego wpływa do sądu co roku co najmniej 7 tysięcy spraw cywilnych, karnych i nieletnich łącznie. W uzasadnieniu ogłoszono, że po jego wejściu w życie minister sprawiedliwości będzie miał obowiązek utworzyć na nowo 17 spośród 79 zniesionych przez Jarosława Gowina sądów, a dalsze 10 będzie miał prawo utworzyć. Zatem ogłoszono, że prezydencki projekt ustawy przywraca 27 sądów. W myśl tego projektu sądy będą tak naprawdę na łasce i niełasce ministra. Jedyne, co wprowadzi projekt prezydenta, to fakt, że niektórych sądów przyszły minister, na przykład z innej partii, nie przywróci, nawet gdyby chciał. Projekt betonuje bowiem reformę Gowina, uniemożliwia jej odwrócenie. A jeśli minister będzie chciał znieść sąd, po prostu zmieni jego granice. O tym ustawa nie mówi nic, bo minister ustala obszary dowolnie. Przeniesie na przykład połowę jego gmin do sądu sąsiedniego. Za 3 lata zniesie okaleczony sąd pod pretekstem niewystarczającego wpływu spraw. Projekt ma ostatecznie dobić według prezydenta 52 spośród 79 zniesionych przez Jarosława Gowina sądów. Wysoki Sejmie, prezydencki projekt jest więc propagandową próbą usprawiedliwienia wepta wobec ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych. Jej projekt napisali ludzie wykonujący swą pracę bez zapłaty, chcący coś zrobić dla dobra społecznego, którzy uzyskali dla swej pracy aprobatę najpierw 170 tysięcy Polaków, a potem większości sejmowej. Prezydent kazał im się wstydzić za aktywność obywatelską. Można przecież było podpisać ustawę, odtworzyć sądy, a potem składać projekt prezydencki. Na przykład tak, podstawowym obszarem sądu jest powiat, a zmieniać to wolno tylko wtedy, gdy nie będzie to prowadziło do likwidacji sądu. Sądy powiatowe naszym zdaniem to dobre rozwiązanie, które jednocześnie wzmacniają struktury samorządu powiatowego. Wtedy też, panie ministrze, byłoby bez podejrzeń, a tak wiadomo, że chodzi o poparcie likwidacji sądów. Jeśli projekt prezydencki przejdzie, to przywrócą kilka sądów dla pozoru. Mimo wszystko jednak Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego opowiada się za dalszymi pracami w komisji.